Cześć, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam Cię na bardzo ciekawą lekcję z obliczania granic. Tym razem będzie to obliczanie granic regułą de L'Hôpitala. Zapraszam! Otóż, na czym polega reguła de L'Hôpitala? Tak się pisze tutaj, natomiast ja w skrócie będę pisała HP, a czytam reguła de L'Hôpitala. Na czym ona będzie polegała? Będzie polegała na tym, że jeżeli mamy do policzenia granicę przy x zmierzającym do x0 z jakiejś funkcji, która jest ilorazem dwóch funkcji, ja zapisuję f od x podzielone przez g od x, w momencie, kiedy ja chcę podstawić za x a x0, wychodzi mi symbol nieoznaczony, tu zapisałam sn, symbol nieoznaczony. Na przykład jest to 0 nad 0, nieskończoność nad nieskończoność, minus nieskończoność nad plus nieskończoność i tak podobnie, prawda, i tak dalej. Jeżeli nam wychodzi symbol nieoznaczony, to zapisujemy, że będziemy stosować HP, czyli regułę de L'Hôpitala, która mówi o tym, że ta granica równa jest granicy przy x zmierzającym też do tego naszego x0, tyle że będzie iloraz, ale nasza funkcja będzie miała u góry pochodną, tak jakby z licznika, a na dole mamy pochodną, po prostu z mianownika. Czyli liczymy sobie pochodną z góry, pochodną z dołu. I teraz jest tak, że gdybym ja w następnym kroku, zobaczysz na przykładach, będę chciała za x podstawić x0, ale już do pochodnych, i będzie się dało. I już nie będzie wychodził symbol nieoznaczony. Jeżeli się okaże, że w jakimś przykładzie dalej będzie symbol nieoznaczony, to regułę de L'Hôpitala stosujemy po raz kolejny. A czasem i trzy razy w jednym przykładzie. Wszystko zależy od tego, jak trudny i skomplikowany jest przykład. To jest bardzo fajna metoda, tylko że co? No do tej metody trzeba umieć liczyć pochodne, prawda? Czyli trzeba przypomnieć sobie wzory na liczenie pochodnych różnych funkcji. I to arkusa tangensa, i to arkusa sinusa, i to logarytmu naturalnego, i to zwyczajnej funkcji x kwadrat. Więc ogólnie do tej lekcji na pewno by nam się przydała, zanim przejdziemy do rozwiązywania zadań, przydałaby nam się krótka powtórka po prostu liczenia pochodnych. Myślę, że pochodne masz już opanowane, w związku z tym, jeżeli je masz opanowane, możemy przejść do rozwiązywania zadań razem ze mną, czyli do obliczania granic za pomocą reguły de L'Hôpitala. Zapraszam bardzo serdecznie. Mamy do policzenia granicę przy x zmierzającym do zera z takiej funkcji w liczniku sinus 3x w mianowniku 4x. No i teraz co robimy? No oczywiście automatycznie zaczynamy podstawiać, prawda? Czyli ja to będę pisała tutaj nad znakiem równa się, podstawiamy. Sinus 3 razy 0, bo za x podstawiam 0, to jest sinus 0. Sinus 0 wynosi 0. Na dole podstawiamy 4 razy 0, no to jest 0. Wyszedł nam symbol nieoznaczony, to oznacza, że będziemy stosować regułę de L'Hôpitala. Ja zapisuję HP, chociaż różnie to różne osoby zapisują, ja zapisuję HP, reguła de L'Hôpitala. I teraz jak to będzie wyglądało? Będę pisała dalej limes przy x zmierzającym do zera, tylko uwaga, zgodnie z tym, co podałam na wstępie do lekcji, będę liczyła pochodną u góry i pochodną na dole. Więc teraz tak. U góry w liczniku mamy do czynienia z funkcją złożoną. Złożoną. Dlaczego? Dlatego, że mamy sinus nie z x, takiego prostego, i sinus x, tylko sinus 3x. Więc jak to było z tą pochodną? Pochodna funkcji złożonej mówiła o tym, że trzeba policzyć pochodną funkcji zewnętrznej, czyli pochodną z zewnętrznej funkcji, czyli tej takiej na zewnątrz, która się znajduje, widzimy, jest to sinus, to zewnętrze. Pochodną sinusa jest kosinus. Z czego? No oczywiście argumentu nie mogę zmienić. Kosinus 3x pomnożone przez pochodna wnętrza. Pochodna z 3x to jest po prostu 3. I to wszystko dzielimy przez pochodną z mianownika. Pochodna z 4x to jest po prostu zwykły wielomian. Pochodna z tego wielomianu to jest po prostu 4. I teraz popatrzmy, co się będzie działo, jak ja będę chciała teraz podstawić. Jeżeli mój x zmierza do zera, to moje 3x też zmierza do zera. Czyli kosinus 3x, ten kosinus 3x, czyli kosinus zera, jak pamiętamy wartości funkcji trygonometrycznych, to kosinus zera, on ucieka do jedynki. Dlatego mamy 1 razy 3, to mamy 3 nad po prostu 4. Czyli ta granica przy x zmierzającym do zera, sinus 3x nad 4x, choćby
komuś wyglądało, że to jest zero, albo innej osobie nieskończoność, niestety ani zero, ani nieskończoność, to jest po prostu konkretna liczba 3/4. Kolejny przykład, granica przy x zmierzającym do pi teraz. W liczniku mamy 2 plus 2 cosinus x, a w mianowniku mamy 3 sinus kwadrat x. No na początek oczywiście spróbujemy podstawić, czyli jeżeli ja za x podstawię pi, to moje cosinus x, czyli moje cosinus pi, do czego zmierza? Jak pamiętasz funkcje trygonometryczne, to cosinus pi zmierza do minus 1, tak naprawdę wynosi minus 1, prawda? Natomiast teraz w mianowniku sinus, na razie zapiszę samo pi, to wynosi po prostu 0. Sinus pi wynosi 0. No, troszkę trzeba jednak tej trygonometrii tutaj lisnąć, żeby móc tego typu granice liczyć. No są to granice funkcji w końcu trygonometrycznych. Zatem popatrzmy, co będziemy mieć w liczniku. 2 dodać 2 razy minus 1, czyli 2 odjąć 2 to jest 0. Podzielone przez 3 razy 0 do kwadratu to i tak jest 0. Czyli widzimy, że mamy symbol nieoznaczony. Czyli regułą de L'Hôpitala będziemy liczyć tą granicę. A więc zapisuj limes przy x zmierzającym do pi i teraz liczymy sobie u góry pochodną. Pochodna z dwójki to 0. Teraz dalej mamy 2 cosinus x, to nie jest funkcja złożona, po prostu będzie 2 razy, a pochodna z cosinus x to jest minus sinus x. Trzeba sobie po prostu przypomnieć wzory na obliczanie pochodnych. Natomiast najgorzej jest w mianowniku, dlatego że w mianowniku jest funkcja złożona. Popatrz, mam sinus x, ale podniesiemy do kwadratu, czyli funkcją zewnętrzną jest funkcja x kwadrat, jakiś z kwadrat. Czyli tak, trójkę przepisujemy, będziemy to mnożyć przez. Pochodna, jakby tutaj było z kwadrat, tak jakby mój sinus x to jest wnętrze, a zewnętrzne mam z kwadrat, to pochodna z kwadrat, jak pamiętasz, to jest po prostu 2z, jeżeli liczymy pochodną po z, standardowo, prawda? Czyli mam 2z, czyli będę miała 3 razy 2 sinus x pomnożone przez pochodna wnętrza, a wnętrzem jest sinus x, czyli pochodna z tego sinusa, przecież wiemy, że to jest cosinus x. I teraz to się równa. Popatrzmy, co nam tu się skróci. Skróci nam się ten sinus z tym sinusem co do jedynek, więc ja przepiszę limes przy x zmierzającym do pi. I teraz co będziemy mieć w liczniku? 2 razy minus 1, czyli minus 2, a na dole będziemy mieć 6 kosinusów x. No i teraz spróbujmy podstawić. Do czego będzie nam uciekało cosinus x, jak x będzie uciekał do pi? To już wcześniej o tym mówiliśmy. Cosinus pi to jest przecież minus 1. Czyli ten cosinus x ucieka nam do minus 1 przy x-ie uciekającym do pi. Zatem będziemy mieć u góry minus 2, a na dole 6 razy minus 1, czyli minus 6. Po skróceniu wychodzi nam 1/3. Czyli ta granica przy x zmierzającym do pi z takiej funkcji trygonometrycznej, w zasadzie ilorazu funkcji trygonometrycznych, wynosi po prostu 1/3. Użyliśmy tutaj reguły de L'Hôpitala. Jeżeli te dwa przykłady to dla Ciebie stanowczo za mało, bo nie myśl sobie, że tylko w przypadku funkcji trygonometrycznych stosujemy regułę de L'Hôpitala i ją stosujemy wszędzie tam, gdzie mamy iloraz, tak? I wtedy, kiedy nam wychodzą symbole nieoznaczone. Jeżeli tych przykładów jest dla Ciebie za mało, zapraszam Cię do zakupu mojego kursu online, który znajdziesz na stronie www.aikamat.pl. A ja tymczasem zapraszam na kolejne już spotkanie ze mną.